Jest godzina 8.12, a gościem poranka wnet Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No dobrze, to kiedyś był pan szefem MON. Gdyby teraz również tak się zdarzyło, to jak pan by prowadził kryzys migracyjny u granic Rzeczpospolitej? Przede wszystkim trzeba by ustalić, jakie zadania należą do Ministerstwa Obrony i Wojska Polskiego, a jakie do innych resortów, bo za ochronę granic w czasie pokoju odpowiedzialna jest Straż Graniczna, podległa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Więc ja dziś przede wszystkim widzę problem w rządzie polegający na tym, że nieczytelna jest odpowiedzialność. Jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa z komitetem do spraw bezpieczeństwa, pan Jarosław Kaczyński, który jest niewidoczny, nieobecny. Również szef MSWiA, tak jakby go nie było. Więc ja sądzę, odpowiadając na pańskie pytanie, że przede wszystkim powinna funkcjonować grupa w rządzie pod kierownictwem bądź premiera, bądź wicepremiera Kaczyńskiego, która na bieżąco zarządza wszystkimi aspektami tego kryzysu, bo tu jest potrzebny MSZ do działania w Unii Europejskiej, do ewentualnych rozmów z Białorusią, które uważam powinny tutaj mieć miejsce. Również inne resorty. A czy wojsko, czy pan by optował, żeby tak jak obecnie wojsko było w tą akcję zaangażowane, czy pana zdaniem niepotrzebnie żołnierze są na granicy? Nie, no wojsko jest po to, żeby wspierać inne służby. Wspierało w ubiegłym roku Straż Graniczną, gdy wprowadzono ograniczenia w związku z COVID-em, więc wojsko w sposób dość naturalny jest taką służbą, którą można wykorzystać zgodnie oczywiście z procedurami i zasadami. Tutaj są ograniczenia na wykorzystywanie wojska w kraju, ale to ja nie widzę niczego w tym zdrożnego, natomiast wolałbym, żeby było to jasne, kto dowodzi, skąd są żołnierze. No tutaj opinia publiczna nie powinna mieć emocji związanych z tym, że są to żołnierze bez oznakowań, bez dystynkcji. Żołnierze różne są oczywiście sytuacje. Z 16. Brygady Zmechanizowanej. To jest ten oddział, który wystawił jednostki, które strzegą granicy. No tak, ale to nie jest powszechna wiedza. To jest wiedza, do której trzeba jakoś docierać. Natomiast czułbym się znacznie lepiej, gdyby no, Ministerstwo Obrony nie ma od lat rzecznika, więc tutaj nawet nie wiadomo, kto miałby być za to odpowiedzialny, ale żeby był ktoś odpowiedzialny w mundurze, który informuje opinię publiczną, który rozmawia z opinią publiczną. To nie są chyba jakieś przesadne oczekiwania, a tak to obserwuję ogromne emocje w związku z udziałem w akcji wojska, żołnierzy Wojska Polskiego. Moim przekonaniem. A to są dobre emocje, emocje, które są wyrażane przez panią wicemarszałek z Lewicy, przez pana Frasyniuka, przez innych polityków, którzy się pojawiają na granicy. To są różne emocje i uważam, że te złe emocje są tutaj kompletnie zbędne i biorą się z jakiejś nieumiejętności działania i zarządzania kryzysem, bo naprawdę nie jest istotą sprawy w tym momencie dopuszczanie czy niedopuszczanie pani wicemarszałek. Ona powinna być szanowana przez wszystkich funkcjonariuszy państwowych, żołnierzy i dopuszczona w dowolne miejsce. Natomiast istotą jest zarządzanie tym kryzysem. Ja tutaj tylko z tym miejscem prostu jest granica Białorusi, dobrze rozumiem, bo pani marszałek, wicemarszałek chciała przejść przez granicę w miejscu tego niedozwolonym. Czy jeśli mandat chciała przejść przez granicę w miejscu niedozwolonym, to oczywiście nikt tego nie może robić. Natomiast są ogromne niejasności wokół tego, na którym terenie znajdują się te osoby, ci uchodźcy. A pan poseł wie na jakim terenie? Bo nie, no nie wiem tego. Przecież mam tutaj informacje z mediów, tylko i wyłącznie informacje sprzeczne, informacje chaotyczne. Oczywiście dziennikarze wykonują ogromną pracę, natomiast też
jak widać, nie wiedzą, co się dzieje. No to jest element tej nieczytelności sytuacji, chaosu. Już nie mówię o tym, że źle by nie było, gdyby zebrała się Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych bądź Komisja Obrony. Może być nawet w trybie niejawnym i posłowie też opozycji byliby poinformowani o sytuacji. Jeśli premier Morawiecki doprowadził do nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, bo wykradziono maile z prywatnej skrzynki szefa jego kancelarii, to czy ta sytuacja nie jest jednak znacznie poważniejsza? Zwłaszcza, że może się rozwijać, może mieć znacznie większą skalę. Moje przekonanie co do tego kryzysu jest takie, że jesteśmy na jego początku, a nie na jego finiszu. I zaangażowanie wszystkich sił politycznych byłoby tutaj dość kluczowe, a tego w ogóle nie ma i stąd no, taki właśnie w moim przekonaniu zbędny chaos i emocje, które no, nie powinny mieć miejsca. Obserwowałem tę sytuację na Litwie, tam się wydarzyło kilka tygodni wcześniej i jakoś zupełnie inaczej władze się zachowywały, no, rozmawiając ze wszystkimi siłami politycznymi, wiedząc, że to są sprawy, no, które powinny być wyłączone z takiej codziennej walki politycznej. Z drugiej strony zdany chociażby na antenie Radia Wnet Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, no, mówił, że na Litwie nie było aż tak silnego sporu politycznego dookoła tego, jak działać z uchodźcami, a skoro przy Litwie jesteśmy, to Litwa w pewnym momencie zaczęła imigrantów nie tylko nie wpuszczać, ale wręcz tych, których złapała, od razu odsyłać na granicę i wypychać na stronę białoruską. Litewska opozycja nie ma wątpliwości takich, jak ma opozycja polska, mimo że Litwa w tej chwili działa znacznie ostrzej niż polska straż graniczna. Dlatego, że rząd litewski zaczął od rozmów z opozycją, zaczął od różnych działań w parlamencie i nikt tam nie doprowadził do takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili w Polsce. No proszę jednak zwrócić uwagę w Polsce czy na polskiej granicy, że to przypadkowy mieszkaniec odkrył, że koczują na granicy jakieś osoby. Nikt o tym wcześniej nie wiedział, ani opinia publiczna, ani media, ani opozycja w jakiejkolwiek formie poinformowana. Więc ja mam takie niestety wrażenie, że obozowi rządzącemu pogrążonemu w rozmaitych kryzysach, dopiero co odejście wicepremiera, różne emocje, jest na rękę budowanie takiego napięcia i w związku z tym nie chcę tego problemu rozwiązywać tak, żeby opozycję poinformować, wciągnąć do współpracy. W 2014 roku emocje były ogromne też między rządzącymi a opozycją, a jednak premier Tusk zaprosił Jarosława Kaczyńskiego, liderów innych partii opozycyjnych do kancelarii premiera i o sytuacji na Ukrainie można było normalnie rozmawiać. Tego bardzo brakuje i nic tu nie usprawiedliwia rządzących w takim podejściu, nawet nie do konkretnych polityków opozycji, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś lubić czy szanować, ale no do milionów wyborców, którzy no jednak głosowali na opozycję i chcieliby, żeby ich politycy, ich posłowie jednak w jakiejś formie uczestniczyli w tym, co się dzieje. No, przy telefonie Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Ja nie będę pana posła odpytywał z wypowiedzi niektórych europosłów, czy posłów, czy senatorów Koalicji Obywatelskiej, bo to dość łatwe i proste dla dziennikarza, ale zastanawiam się, czy pan gdyby był teraz znowu szefem MON, to czy by wpuścił tą grupę 20-30 osób i ulokował w ośrodkach zamkniętych, czy jednak trzymał granicę zamkniętą. Jaka byłaby wasza polityka w tej kwestii? No, przewodniczący Donald Tusk wyraźnie wypowiedział się w tej sprawie, że jesteśmy za szczelnymi granicami, więc tutaj przestrzeganie prawa wszystkich obowiązuje. Natomiast zwracam uwagę, mówiłem o tym wcześniej, że to nie są kompetencje ministra obrony narodowej i właśnie też ze względu na swoje doświadczenia
też przecież pracowałem w MSWiA przez 4 lata jako wiceminister. Ze swoje doświadczenia rządowe zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo trudno jest wyrokować, oceniać, jeżeli nie ma się pełnej wiedzy. Pełną wiedzę mają rządzący, mają raporty różnych służb, także różne informacje z zagranicy, mają informacje od polskiej dyplomacji. I rządzący nie wpuszczają, a większość posłów Koalicji Obywatelskiej Platformy chce, żeby te osoby wpuścić. Kto ma rację? Różne są wypowiedzi. A jaka jest wypowiedź Tomasza Siemoniaka? Wpuszczać, nie wpuszczać? Jest taka, że należy przestrzegać prawa, granica powinna być szczelna, natomiast skoro dzieje się to na naszych oczach, powinniśmy zrobić wszystko, żeby tym konkretnym ludziom pomóc. W jaki sposób? No, choćby dostarczając im jedzenie, wodę, czy zapewniając jakieś cywilizowane warunki do funkcjonowania tych ludzi. Jest zimno. Czyli szpiwory, namioty, pożywienie, woda, przyjęcie. Tak, wszystko. Ja nie chcę mówić tutaj o jakichś szczegółach, bo są tacy, którzy wiedzą, czego tam potrzeba, natomiast... Okej, ale wpuszczenie terytorium Polski i ulokowanie w ośrodku, tak czy nie, panie ministrze, panie pośle? Nie chcę na ten temat się wypowiadać, bo nie znam ich sytuacji i wiem, że są na to procedury i dobrze by było, żeby poszukać jakiejś procedury oceny przez polskie władze tego, czy te osoby powinny być wpuszczone do Polski, umieszczone w takim ośrodku. Na razie to wygląda fatalnie, bo jak mówię, na oczach całego świata i tutaj jakby te niuanse w takim obrazku telewizyjnym mają mniejszą rolę, na oczach całego świata nie radzimy sobie z tą sytuacją. I Aleksandr Łukaszenka, który cynicznie rozgrywa te sytuacje, ponieważ przecież te osoby no nie przyszły na piechotę na Białoruś, tylko przyjeżdżają samolotami, są firmy wedle białoruskich niezależnych mediów, które to organizują, biorą pieniądze, ale my tej sytuacji na granicy po prostu nie wygrywamy, my ją przegrywamy. Może też dlatego, że jesteśmy państwem demokratycznym i praworządnym, w odróżnieniu od Białorusi, która może cynicznie takie rzeczy robić. Ale wydaje mi się, że nasz rząd po pierwsze powinien tę sytuację przewidzieć. Od lipca nagle zaczęły przylatywać samoloty z Bagdadu do Mińska białoruskiego 4 razy częściej niż do tej pory. Przewidzieć, czyli działy postawić się wcześniej płot? Na Litwie, na Łotwie, więc no, a my mamy wiceministra Wawrzyka, który mówi, że no przecież to za problem z 30, bo 2000 przeszło nielegalnie, 700 zniknęło. No, nie, to pan minister... Pan, to nie jest profesjonalne działanie. To ja już wyjaśniam, pan minister musiał się przejęzyczyć. Jest tak, że 2000 przekroczyło, czy próbowało przekroczyć, 1300 zostało zatrzymanych i cofniętych. Nie udało się, tak jak ta grupa 30 w Usnarzu Górnym, a 700 jest ulokowanych w tymczasowych ośrodkach dla imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli. To są oficjalne, to są oficjalne dane. Wiceministrowie się przejęzyczają, tak, ale no, panu ministrowi też się tak, pomyłki... Jest to daleki od profesjonalizmu. To jest oczywiście wypowiedź pana ministra była nieostra i można ją krytykować, ale to, co powiedziałem, jest stanem faktycznym tych migrantów. Przychodzi, stawiamy płot na granicy polsko-białoruskiej. Tomasz Siemoniak z Platformy, jak na ten płot patrzy? To jest konieczność, czy to jest już za daleko idące działanie rządu? No to jest tak, że wszelkie płoty, mury nie okazują się skuteczne. Tu trzeba szukać takiego rozwiązania, które, i mówię, jest Unia Europejska, system ochrony granic Unii Europejskiej, jest agencja Frontex, jest też możliwość nacisku na Białoruś, która tę sytuację wywołuje. Oczywiście można stosować różne środki takiej fizycznej, infrastrukturalnej ochrony granicy. Obawiam się, że mogło się okazać mało skuteczne, bo doświadczenia różnych murów, płotów pokazują, że zwłaszcza jeśli to się dzieje ze wsparciem od tego państwa, że takie przeszkody, jeśli nie ureguluje się czegoś całościowo, mogą być łatwo pokonywane.
Marek Biernacki w wywiadzie powiedział, to jest dopiero początek wielkiego kryzysu, czyli ma ocenę podobną do pańskiej, chociaż jest znacznie bardziej jednoznaczna. W jednym rządzie byliście pan szef MON, wtedy ministrem spraw wewnętrznych, i podkreśla, że nie powinno się tych migrantów wpuszczać, bo to właśnie woda na młyn działania Aleksandra Łukaszenki. Tak jest stanowisko rządu, wpuścimy 30, zaraz będzie 300, potem 3000, potem 300 tysięcy, a potem może i parę milionów, i kiedyś granicę trzeba będzie zamknąć. Czy ta logika do pana posła przemawia? No ja nie słyszałem takiej logiki ze strony rządu, bo to jest raczej logika komentatorów przychylnych rządowi bądź ekspertów. Gdybym miał okazję usłyszeć to od rządu na posiedzeniu komisji sejmowej, to bym taką logikę przyjmował na podstawie jakichś raportów, którymi rząd dysponuje, a których ja po prostu nie znam. Tak jak powiedziałem, jesteśmy za szczelną granicą, jesteśmy za przestrzeganiem prawa, natomiast z pewnością się tutaj zgodzę z Markiem Biernackim. Co do tego, mówiłem o tym sam wcześniej, że to jest początek dużego kryzysu i te reagowanie kryzysowe czy zarządzanie kryzysowe pozostawia bardzo wiele do życzenia, bo widać wyraźnie, że brak jasnego ośrodka decyzyjnego w rządzie. Naprawdę, ja wiem, czym się powinien zajmować minister obrony narodowej i dziś widać, że nie ma innych chętnych do... A którzy za to po prostu... To jeszcze raz Marek Biernacki dla Wirtualnej Polski. Jak powinny zachować się nasze służby graniczne, pyta dziennikarz tego portalu, tak jak się zachowują? Gdybyśmy nawet po cichu przepuścili tych ludzi w mediach społecznościowych, pojawiłaby się informacja, że Polska stanowi dobry kanał tranzytowy na zachód, i wtedy mielibyśmy tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy takich przypadków. Nie łudźmy się. Marek Biernacki. Opinia Marka Biernackiego. Słuszna czy niesłuszna? Który też jakby ma taką samą wiedzę jak my wszyscy, nie ma żadnej jakiejś specjalnej wiedzy, to jest jego po prostu ocena. Ale i wydaje się być człowiekiem kompetentnym. Tego, co ja mówię, że granica powinna być szczelna i że należy przestrzegać prawa. Natomiast spekulacje, co by było, gdyby i ile tysięcy ludzi mogłoby się pojawić, to już jest przypuszczenie, to jest opinia, to nie jest ocena bieżącej sytuacji. Z którą można się zgadzać albo nie. Co planuje Łukaszenka w tej sprawie, bo to jest w jego ręku stopień eskalowania tego konfliktu. I mówię, na tym należałoby się skupić, na nacisku międzynarodowym na Białoruś, w związku z tą sprawą, bo to jest absolutnie cyniczne rozgrywanie trudnej sytuacji różnych ludzi i próba nacisku na Polskę, Litwę, Łotwę, inne państwa Unii Europejskiej. To pytanie na koniec. Czy część opozycji nie wpisuje się w scenariusz Kremla i Mińska tym, co robi, czy Lewica, czy także część posłów Koalicji Obywatelskiej, atakując Straż Graniczną, atakując polskie wojsko? To nie jest tak, że może tutaj komukolwiek takie ciężkie zarzuty stawiać. To jest absurdalne. To, że ktoś apeluje, żeby zająć się konkretnymi osobami, to, że ktoś krytykuje takie czy inne działanie, to naprawdę nie używajmy tak ciężkich armat, że od razu ktoś tu jest wpisywany w jakieś scenariusze. Tak jak powiedziałem, pozostawia bardzo wiele do życzenia polityka informacyjna i przejrzystość działania. I naprawdę no mi się nie podoba jako obywatelowi też to, że ktoś krzyczy do tych osób na granicy, w tym czasie są klaksony włączane, silniki samochodów. No to nie jest, panie redaktorze, szanowni państwo, profesjonalne działanie, więc rząd w każdej sprawie podlega krytyce, na tym polega demokratyczne państwo. I naprawdę nie jest tak, że kto krytykuje jakieś konkretne złe zachowanie, od razu jest w jakimś scenariuszu Kremla. To jest absurdalny zarzut. Trzeba przestrzegać prawa. Ostatnie pytanie. Straż Graniczna tego prawa przestrzega w pana opinii, nie wpuszczając tych ludzi? Tak, przestrzega prawa. Natomiast warto by było, żeby znajdować taką, i tutaj ten konwój MSZ-u jest taką inicjatywą, którą można pozytywnie ocenić, konwój, który ma dotrzeć z pomocą. Pamiętać o tym, że
funkcjonariusze naszego państwa są od wykonywania zadań, od ochrony naszych granic, ale też i od pomocy różnym ludziom, którzy znajdują się w potrzebie, tak? I trzeba na to drugie też położyć akcent. Państwo polskie powinno się kojarzyć wszystkim obywatelom naszym, ale też i przyjezdnym w różnych sytuacjach, z państwem praworządnym, ale które słabszemu czy komuś będącemu w trudnej sytuacji potrafi pomóc. No tak, tak trzeba do tych rzeczy podchodzić. Dotyczy to Straży Granicznej, wojska, policji, wszystkich służb państwowych. Powiedział Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm, były minister obrony narodowej. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję najmocniej. Na zegara godzina 8.33. Tak się zaangażowałem w rozmowę, że aż zapomniałem wybrać piosenki dla państwa na aktualnie. No to teraz zdamy się. Nawet zdążyłem, tylko o tym zapomniałem. Republika teraz zagości na antenie Radia Wnet. Zagości na antenie Radia Wnet.